trudno jest żyć. Mówiłaś Henkowi, że chciałabyś mi syna. Pokochaj mnie, a dam ci go Marina. Tylko ciebie chcę mieć na zawsze i tylko z tobą na drugą stronę chcę. Że ja dam ci wszystko, co byś chciała. Nie wiem, co dalej. Maryna, lubiłem się dziś przez siebie. Wiedziałem cię z kimś, to była chyba 10 godzina. Dlaczego ty jeszcze nie śpisz? Maryna, Maryna, odpowiedz mi, dlaczego ty poszłaś z nim? Ty przecież wiesz, że ja to nie maszyna. Więc szanujmy serce, proszę cię, Maryna. Tylko ciebie chcę mieć na zawsze i tylko z tobą na drugą stronę chcę. Że ja dam ci wszystko, co będziesz chciała. Nie wiem co dalej, lecz to nie ważne. Yeah. Tylko ciebie chcę mieć na zawsze i tylko z tobą na drugą stronę chcę. Że ja dam ci wszystko, co będziesz chciała. Nie wiem co dalej. Maryna, dziękuję ci, dostałem od ciebie list i w głowie mi chodzi, cieknie mi ślina, bo wiem, że mnie kocha, że kochasz mnie. Maryna, Maryna, upuszczam cię, dziewczyno, ty jesteś mym snem. Wyszałaś się w piątek o 8 koło kina, ja będę o 7, bo kocham cię, Maryna. Tylko ciebie chcę mieć na zawsze i tylko z tobą na drugą stronę chcę. Przejadam ci wszystko, co będziesz chciała. Nie wiem co dalej, lecz to nie ważne. Tylko ciebie chcę mieć na zawsze i tylko z tobą na drugą stronę chcę. Przejadam ci wszystko, co będziesz chciała. Nie wiem co dalej, lecz to nie ważne. Tylko ciebie chcę mieć na zawsze. Na zawsze chcę cię mieć. Tylko ciebie chcę mieć na zawsze. Tylko ciebie na zawsze chcę cię mieć. Czy ten rok można nazwać przełomowym w pana karierze? Panie Bogdanie, no ja myślę, że w pewnym sensie tak, natomiast powiedzmy ze względu na film Girl Guide, na nowe doświadczenia. Ale myślę, że takich momentów przełomowych było troszeczkę więcej. To znaczy w każdym momencie poznawania nowej formy czy jakiegoś zupełnie innego środka wyrazu, poczynając od powiedzmy zespołów rockowych poprzez teatr, rozrywki w Chorzowie, Ewite. No i teraz film. Rzeczywiście, znaczy ja myślę, że ten rok upubliczni mnie w jakimś tam większym stopniu. Natomiast jeżeli chodzi o jako świadomość artystyczną czy wrażliwość, myślę, że aż tak wiele nowego nie przyniósł. Ale nie wydał pan nowej płyty i nie miał nowego przeboju, bo Maryna i Zośka przecież już funkcjonowały trochę na rynku. Ja myślę, że jest jeszcze troszeczkę czasu. Nie ma potrzeby, żeby powiedzieć wszystko od razu i bardzo szybko. Nie ma pan także nowych teledysków i nie uplasował nowego przeboju na muzycznej jedynce. No akurat, jeżeli chodzi o muzyczną jedynkę, to nie jest to szczyt moich marzeń uplasować w tym programie swoją piosenkę na jakieś szczowe miejsce. Natomiast Bóg da, to może w przyszłym roku jakoś się uda. Czyli stawia pan na żywe, bezpośrednie kontakty z publicznością na koncertach? Też. Domyślam się, że z publicznością młodzieżową, rockową, która uwielbia taki rodzaj muzyki i jej granie, jakie pan uprawia. No, wie pan, no być może w tej chwili jest to forma, która odpowiada publiczności. Może się za rok może się okazać, że po mnie przyjdą inni. Trzeba mieć, myślę, dystans do rzeczywistości, dystans do siebie samego. I to jest rzecz podstawowa. No to popatrzmy, proszę państwa, na Pawła Kukiza w akcji sceniczno-muzycznej.